Robert Kubica nie odpoczywa po zakończonym sezonie w Formule 1. Polak usiadł za kierownicą BMW M4 DTM podczas posezonowej sesji testowej na torze w Jerez de la Frontera. Nowe doświadczenie, chociaż nie zupełnie nowe, ponieważ już raz miałem okazję testować auto DTM, chociaż było starszej generacji. Był to test na początku 2013 roku, także pierwsze testy, myślę, że dwa dni bardzo udane, produktywne. Oczywiście nowa kategoria, każda kategoria ma swoje specyficzne rzeczy, które trzeba poznać, dlatego te dwa dni były bardzo pracowite i dużo nauki, które myślę wyciągnąłem sporo wniosków, sporo się zobaczyłem, sporo poznałem rzeczy, także myślę, że były to bardzo pozytywne dni. Na pewno seria DTM jest jedną z najbardziej prawdopodobnych moich kierunków, jednak już jesteśmy w grudniu, także jest dosyć późno, ale na pewno to, czego potrzebuję i na to, co chciałbym, to móc się ścigać koło w koło, dużo akcji, co akurat gwarantuje ta seria, połączona z bardzo profesjonalnymi autami, które z zespołami, które pracują nad w tej serii, daje na pewno, myślę, najprawdopodobniejszy mój kierunek na przyszłość. Chociaż tak jak mówię, nigdy nie może być pewnym, także zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na hiszpańskim torze jeździł także Robin Rogalski w Audi RS5 DTM. Sezon 2020 w DTM rozpocznie się 25 kwietnia na torze Zolder.